powodów. Wyrzeszczeć? Może żona na męża? Sąsiad na sąsiada? Czy też teściowa na księcia? Lecz wrzeszczeć można z innego powodu. Z powodu wszelakich uczuć, jakie nas prześladują. Na przykład z powodu strachu. Nie, nienawidzę tego miejsca. A tu ciemno, zimno, pełno pajęczyn. Krzykiem jest krzyk spowodowany wściekłością jednej osoby do drugiej. Bardzo dobrym przykładem jest para małżonków. Było miło, sympatycznie, ale pewnego dnia mąż śmiał się spóźnić do domu. Cześć, kochanie. Sorry, spóźniłem się trochę. Stefan, pozwoliłem ci usiąść, co? Ale o co ci chodzi? O co? A która jest godzina, ty padalcu? No co? Spóźniłem się raptem 4 godziny. 4 godziny, ty brenoto! To ja ci kolację szykuję, czekam i czekam, a ty się spóźniasz i mówisz, że tylko 4 godzinki? Zronuj, zrozum! Cicho! Nie odzywaj się do mnie, ty świnio! Ja wiem, ty kogoś masz! Ależ kochanie, mam tylko ciebie! Zamknij się, ja wiem lepiej. Jak mówię, że kogoś masz, to znaczy się, że kogoś masz. Pazonik się przewróci. Patrz, co robisz. Pazonik, to mi zostaw w spokoju. A ja lubię pazoniki. To sobie go weź i razem z twoją walizką i wynocha! Wynocha, ale już! Proszę państwa, ale to było drastyczne. Jednak nie zawsze to musi tak wyglądać. Bo krzyk w czasie rozmowy wcale nie musi dominować. Wystarczy go w odpowiednim momencie mocno i dobrze zaakcentować. Dlatego też spróbujmy tą scenę jeszcze raz. A, gdzie byłeś? Martwiłam się. No wiesz, kochanie, tak się zasiedziałem, że nawet nie wiem, jak ten czas przeminął. A
myślę, że się na mnie nie gniewa. Ja? Ale skąd? Tylko mam nadzieję, że to się już nigdy nie powtórzy. Jasne, mój skarbeniu. A co z kolacją? Sam sobie uszykuj, ty wredoto. Maciej, ja jadłam 4 godziny temu i to sama. A spróbuj dotknąć bazonu, to ci przypierdolę. Thank you.
miasto sobie pojeździ. A więc, jak sami państwo widzieli, można krzyczeć z różnych powodów, w różnych sytuacjach, na różne sposoby. Na